Jak się kurwa zestresował. Proszę na ten YouTube szorę, tylko wpierdala posiłki cateringowe. O kurwa, perdol. Siemanko widzowie, z tej strony Wilczur Official. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepsze momenty tygodnia z moich streamów. Jeżeli ci się spodoba, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i walnij w dzwonek. Dzięki i zapraszam do oglądania. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia na OLX. Na co, na plówkę pewnie? Na tutaj, na polo. No, to mówi pan. No, dobra, to tak. Cena jest 1600 zł, widzę tutaj, ogłoszenie w ogóle aktualne jest jeszcze? Tak. No dobra, no tu był mój pierwszy samochód, wie pan o co chodzi, dopiero co prawo jazdy skończyłem i chciałbym kupić jakiś tam niedrogi jeszcze, żeby się podszkolić, wie pan o co chodzi. To jest petarda. Petarda? Dla początkującego kierowcy to jest petarda. Tak? Mały, zwinny, bez awaryjny. No, ale to każdy tak mówi. Nigdy mnie nie zawiódł. A proszę pana, a ile na przykład pan nim jeździ? No jeżdżę nim, bo do pracy tam sobie nim pytam, nie? A ile? Na przykład ile czasu? Ile czasu pan nim jeździ? Już nie ten samochód. Aha, no i jak się sprawuje? No bo mówią, że tutaj przez chwilę to nic, tylko olej wymieniałem w nim i to wiadomo klocki i tam cały czas jeździ. O, no to elegancko powiem panu. W środku jak tam wygląda? Jeszcze w miarę? No, panu powiem tak, właśnie w środku już jest tam popękały te plastiki właśnie, to już jest tam lipa, dlatego taka cena jest, nie? No już nie ma się tam co spodziewać po samochodzie za 1600 zł, prawda, no, nie? Ale w środku tam panu pewnie nie ma rewelacji, nie? Ja pan powiem, chciałbym się jeszcze... Chciałbym się jeszcze tak parę pytań zadać, czy na przykład, że tak powiem, takie podstawowe pytanie, czy na przykład nie był przekręcany licznik, bo się dużo na przykład nasłuchałem tego, że tam się... Nie, no wszystkich... ten, to raczej mi się wydaje, że nie był, ale ja to mam tylko 4 lata tutaj, nie dam ręki sobie obcym za to, nic tam, coś było robione, ale panu powiem, jak pan by przyjechał, tam chodzi, nie bierze oleju, ani nic tam, dla mnie to jest dobry samo. Aha, no dobra, no. Pytanie, no to wiadomo, no może się pan pytać tam, ale ja tam sobie ręki nie dam, czy nie pan zrobi. To jest samochód 26 lat ma chyba już, nie? No, podejrzewam właśnie. No to elegancko, 1600 zł, coś, nie wiem, bym podjechał do pana, coś by pan zbił sceny jeszcze, ze stówkę, czy co? Nie, no to jest do urwania, no pewnie, że tak. To jest wiadomo, że to jest, wie pan, dzwonią, bo tutaj niektórzy dzwonią, bo chcieli za 300 zł kupić, nie? No 300 zł troszkę za mało, no. No ale tak, wie pan, tacy są ludzie, no co panu mam powiedzieć, nie? No właśnie, no. Proszę pana, widzę, że pan jest w porządku, ale mam takie jeszcze, takie niestandardowe pytanie, no co będę pana oszukiwał, jestem pedantem, więc muszę wiedzieć pewne rzeczy, o których normalny człowiek taki by nie zapytał, więc chciałem się jeszcze zapytać o jedną rzecz, tylko niech pan się nie rozłączy, bo już parę osób się rozłączało. Chciałbym wiedzieć, czy przez te 4 lata użytkowania przez pana, z tyłu, na tylnych siedzeniach, wie pan o co chodzi? Był uprawiany stosunek seksualistyczny. Kurwa, non stop. No, ale nie, pytam serio, bo naprawdę. Dzwonię już po paru autach, bo chciałem naprawdę. Jestem pedantem troszkę i źle bym się z tym czuł, gdybym się nie zapytał. To nawet z chłopakami tam było coś robione. No nie, naprawdę, no serio z panem pytam. Nie, naprawdę, no mówię panu. No, nie robię sobie jaj, wie pan. No nie wiem, jak jest pan zainteresowany, to przyjdzie pan zobaczyć ten samochód. Właśnie muszę zobaczyć, ale tak wstępnie chciałbym się dowiedzieć. No. To był czy nie? Szczerze pan powie. Był czy nie? Halo. No i się rozłączył, Jezus. Widzicie? Już myślałem, że go podkręciłem. Coś typowym streamerką. Czemu jesteś streamerką? Jestem streamerem po pierwsze. Czemu? Ale teraz nie streamuję. A, bo ty jesteś chłopakiem, to sorry. Sorry, tak wiesz. W filmie gościu szukam akurat osób, a ty jesteś taki mniej więcej ogarnięty, raczej bardzo ogarnięty. No kurde, szukam foki, wiesz? Czego szukasz? Foczek nie mogę znaleźć. Ale to ci zajmie 2 minuty, mówię ci. No nie, właśnie, nie mogę znaleźć, siedzę do pół godziny. Aha. Tragedia. No to film by się nazywał Reakcja ludzi na Beatbox. To tam, ja bym ci powiedział jakąś kwestię i ty tam byś, i to na YouTube było wstawione, nie? Ale o co ci chodzi? Jeszcze raz, bo nie wiem o co ci chodzi. Pijany jestem, sorry. Że nagrywam film na YouTube'a. A no? No i chcesz wziąć udział, bo nie mam na razie osób do niego. No mogę wziąć, a co mam zrobić? No tam coś pomóż, bo ja będę beatboxował. Na przykład Ed Sheerana się pobił. Bum, bam, bam, bam. No dobra. Czekaj. Kurwa, jaki beatbox zajebisty! Kozak Beatbox!
Zajebisty. Będziemy nagrywać, spoko? Co? Teraz nie w ludzie, jak to będziemy nagrywać. Takie przywitanie fajne zrobimy, nie? No. Razem, że... Dobra, to zaczynamy. 3, 4. Siema, mordo. No siema. I widzowie, to jest pierwsza osoba, która będzie pokazywał bitą. Jaką chcesz piosenkę, żebym ci zabeatboxował? No nie wiem, może Shape of Upohelu. To po helu to nie, no ale mogę ci zabeatboxować. Gotowy? No spoko, no. 3, 2, 1. Zajebiste. Kozak. Teraz ci mogę zabić boksować kawałek piosenki. Dawaj jak Gang Albani. Lubię Gang Albani, ale nie zabić boksuję ci, jeszcze nie umiem. Kurde, ale ja. Nie mogę zabić boksować, co tam było. I love it. No dobra, zajebiście, dawaj. I love it, my boyfriend with your boyfriend jogging hoop. I love it. Pato. O mama Czekaj. Patrz to. O mama je. Kurwa, pedale. No czy nie pedale? Dobra, no teraz pozwolę. Co? Dobra, gościu, to by było na tyle. O, dzięki. No to elo, ja lecę dalej. Mam nadzieję, że cię jeszcze kiedyś spotkam. Siema, trzymaj się. Zajebisty gość. Widzicie beatbox. Ten Lamus Amadi jest królem stypy. On nie pić alko i nie robić dymy. Po co przyjeżdża na ten YouTube szorę? Tylko wpierdala posiłki cateringowe. Cały dzień gapi się jak przygód telefon i marszczy mordę jakby zażył mefedron. Szpanuje ubraniami z Caritasu, w czerwonej kurce wygląda jak Pikachu. Ferrari, to jest typiasz, niech wypierdala zamulać na Fame House. Ferrari, to jest typiasz, a na YouTube szorę ma być zadymiasz. Ferrari myśli, że jest dobrym fajterem, a Byszczak prawie wygrał z tym pozerem. On ma najwyższy poziom testosteronu. Ciekawe, po czym to stwierdziłeś, Gamoniu? Gdyby tak było, to byś robił dymy, a nie poprawiał włosków i nie robił sypy. Ferrari out, każdy widz co powie. Na czacie dzieci, co wie, sprzemyś to chłopie. Ferrari, to jest typiasz, niech wypierdala zamulać na Fame House. Ferrari, to jest typiasz, a na YouTube szorę ma być zadymiasz. Uuu, ale mi się niedobrze właśnie zrobiło. O, niedobrze mi się zrobiło. Czy masz zły humor? Nie mam złego humoru, ja zmęczony jestem, wiesz? Zmęczony jestem. Depresję wczoraj. Ja to wczoraj, kurwa, człowieku w depresji dostałem na live. O nie, złoto. Przełączył mnie. Siema, Meduza! Patrzcie, brata spotkałem! Co ty taki wykręcony? Co? Nagrzany, pa! Co ty taki wykręcony? Meduza! Wariacie, no. Trzypaku! Powiedz mi, czemu wyglądamy jak jak bracia bliźniacy? Co jeszcze raz? Czemu wyglądamy jak bracia bliźniacy? Ja i ty? No? Ty jesteś jakiś wykręcony! No to czemu? Dlaczego każdy tak do mnie pisze, co? Na Instagramie każdy! Pasza nawet mnie pomylił z tobą! Kumasz? Mamy nos jak kartofle oboje. Bez urazy. Brachu, kurde. Normalnie, brat bliźniak, ty. Ty, brat. Ale jaja. Taka zwała. Nie no, wariacie, ja cię już długo naprawdę oglądam, nie? Dobrze, chuj. Pisali do mnie, że ja mam sobowtórów, a to ja mówię czuby na jarani. No ej, stary, każdy mi pisze na streamie, na tym. Na Instagramie każdy. Co drugie to. No. Mamy oboje nos jak kartofel chyba. No. Bez urazy. No ja ma kilo. Ty, zajebiste ty, nuty. Ale mój przy twoim przyznaj, że to jest chuj. To jest no, chuj, kurwa. Ej. Przy twoim to jest nic. A jak? Ej, mordo. No. Powiem ci tak, zajebiste nuty. Dzięki, byku, dzięki. Normalnie, na spacerek. Oliwka, patrz. Sobowtóra spotkałem. Normalnie.
jak, my brat i siostra. Boxdel, zajebista nuta wczoraj wyszła. Kurde, propsuję, w chuj. Ty Boxdel kot, co? No. Ej, ja powiem ci, że na pierwszą... Pokaż, pokaż jak się cieszysz, wariacie. A, normalnie, tak o. Pa, brat bliźniak, kurwa. Ty lubisz pogrzebać w ogródku. No, jak? Normalnie, paluchem. Kurwa. Jaki zboczenie, co mego. No, pan... Parkowy, wariacie. Ty mnie przerażasz trochę. Ty mnie też. W chuj. A weź uzębienie pokaż. Krzywe. Nie no, kurczę, nie jesteś taki sam, weź nie wkręcaj mnie na głowę. Bądź serio, że każdy tak do mnie pisze, ja sam po sobie nie widzę. Mam, jakbym miał inną fryzurę, nie? To by było bardziej podobne. Chłopie, ty jesteś nagrzany, jakiś. Ale, mordo, ja sobie sam tego z dupy nie wymyśliłem. No ja wiem. Mówię, każdy mi tak pisze. Dziwni na maksa. No, trzepaki takie. No. Kiedy live z Ikciem, co? Kurczę, właśnie on jest taki zamu ostatnio. No, on jest taki... Taki trzepak. Przyjechać, tu on se streama jest, robi o 13. Robi coś tego, no. To nie, co ty? Ale ja będę robił fajne live teraz, będę zapraszał ludzi, wiesz. No, to jest Szczepak, on o 13 live'a robi, ja kurwa w szkole ja siedzę. Ja lubię towarzystwo dziewczyn, chłopie, ja mam już nagrane no. Z dziewczynami fajne. Ja widziałem z tą, jak ona miała. Na którymś odcinku, to ty tak robisz, pa. No wiem właśnie, normalnie. Widziałem ostatnio ten vlog z tą, jak ona miała, z Oliwką? No, Oliwka akurat to ona mnie prędzej chwyci za kudły, nie. Widziałem, ona jest taka twarda kobieta, no, co? Ona to chłopie. Kurwa, ona to dopiero w ogrodzie. Ona w ogrodzie. Ona tylko tak przed kamerą, ogólnie to w porządku jest, tutaj wiesz. Tak nie, no podejrzewam właśnie. Podejrzewam, nie? Piszą, że ty mój ojciec, kurde. Nie, właśnie każdy mi pisze, że młody Meduza, nie? Pasz, ten, dziewczyna Paszy, Pasza mówił na streamie, bo też u niego byłem na streamku. No nie, no ale weź pójść teraz na prawo i lewo, no co ty? Wariacie. Ile masz łapie tak z ciekawości? Mało, nie. Nie mierzysz teraz, nie? Kurwa, co? Ty. Ja teraz nie byłem na siłowni z miesiąc. Mordo, powiem ci szczerze, nie? Jak mamy tak szczerze pokazać bez jaj, nie? Dzięki tobie zacząłem chodzić na siłkę, nie? No i zajebiście, wariacie. I kurczę... Dzięki tobie zacząłem robić nuty. No i takie rzeczy na YouTube'a. I normalnie bym z tobą piąteczkę zbił i możemy kiedyś trening sobie zrobić. Ja z tobą też w chuj, nie? Justynka, później przeczytam Instagrama. Ja byłem nawet kiedyś na twoim odcinku dla widzów, od widzów, nie? Jak się tak... Co ty gadasz? Nagrywało się na 100 tysięcy, nie wiem na ile to było, ale tam kolega, nie? Miał tego i też się nagrywałem, ale jak debil. A było, coś było. No. No. Jak oszołom wyszedłem. Ja wtedy taka fryzura. Ja też kiedyś jak oszołom, chłopie. To jak zwal? Kurwa, ja byłem w szoku. Ale dymy. Jest to brak bliźniak, ta, jak my jednojajowi, jak nic. Kurwa. Zadyma. To. Ale jaja, co? No ty jesteś ten. Ty wariat na maksa jesteś, chłopie, ty zaskakujesz, kurwa, na każdym kroku. No. A jak zboczenie z parkowy? Tak. A ja z tobą wywiad, Zara. Dzień dobry, witam serdecznie. Kontrowersyjne pytanie jak z Machonkiem? Tak. Nie, kontrowersyjne pytanie. Ty, ale powiem ci szczerze, że... No. Mój kuzyn kiedyś się spotkał w klubie. Mnie? No. I co było? I kurwa, to czego się o tobie dowiedziałem, to dymy. A co? Bo ja... Jak się kurwa zestresował! Już majty zluzował, a tu nagle kurwa spiął poślady. Nie. Nie no, podkręcam cię. Mówił tylko, że świrowałeś z fokami, nie? Z fokami. Ale nic nowego, ale pa... Byłeś ty, zobacz. Byłeś ty. Zobacz jak się ty ten zestresował. Mówię, co on gada. Paluch, no, ja paluch w ogrodzie. To wiadomo w jakim celu, nie? Żony szukałem. No ja wiem, no. Kurde ty, paluch w ogrodzie był grzebany. Chyba. Chłopie. Nie no, kiedyś tam imprezowałem rok temu, już teraz tak zeszło mi to ciśnienie. No właśnie to było rok temu, nie? Ale rok temu to kurczę latałem na tam wiesz. To bardziej mnie tak nakręcały te dusze wszystkie. Teraz już mi się to znudziło. Teraz wiesz. Cześć. Ej. W życiu dorosłych, jedna kobieta, jeden cel. Na oku to masz chuj, ofiar, nie? Ofiary. Co ty tak pytasz? Co ty tak pytasz? No nie wiem, tak. Wywiad przeprowadzam. Dobra, ty. Ej. Mi... No. No. Ty? Powiem ci tak. Tęsknisz za starymi czasami, czy nie? Ja rozumiem, tak? Nie? Że trzeba się. Trzeba się rozwijać, ale ja naprawdę
100 tysięcy miałeś? Nie, nawet kurde, przedtem. Pamiętam live 24 godzinny. GTA se grałeś, pykałeś. Kurwa, no, to były czasy pykałem, zajebiste. Ale... Nie no, ogólnie kiedyś te live były fajne, nie? Bo to tam. Był klimat, nie? Kanapa. Bardziej byłem zżyty, wiesz, z widzami. Tutaj. No. Bo teraz to ciężko. A teraz ciężko jest mi w ogóle tak, kurczę, zbudować cokolwiek, bo za dużo ludzi już. No właśnie. Wiesz o co chodzi? No. Pozdrawiam kiedyś... sobie i mówicie szlacheckie, pozdro. Kiedyś, kurde, 600 osób było. Pamiętam te czasy, zawsze się odpisywało. Jakbyś słyszał to, co zrobiłem teraz, to zawał, nie? Co zrobiłeś? Nie, wyciszyłem mikrofon, piernałem. Kędziak. Ty, ale oni pranie mózgu robią z tymi Instagramami. Bez kitu. Czemu? Że co? Podobny? Żebym lajkował. Wiesz, ale czy mi... pytujesz, to wszystko pytasz, chłopie, co ty taki? No nie wiem, nagrzany, wiesz? Takie pytania... Pa, siedzę sobie, skrobię korek. Kurde, fajny korek. Mam na oku dziewczynę, tu to... Mówię, dziwne jakieś. No stary, jak cię oglądam, kurde, od 2 lat. No i zajebiście. Nie, pierwszy raz cię widzę. To kurde ten, a ty skąd jesteś? Koło Łodzi. Ty, pod, powiedz mi pod... Nie wiem, czy mogę mówić w sumie. No mów, co? Gdzie będzie Fame MMA? W Łodzi. Kurde, ty, a mi mówili, że to jest tajna informacja. Wariacie, będziesz tajna, na... to może nie wiem, to może miałem nie mówić. Kurde, mi mówili, że to jest fuj tajna. No ładnie, masz kolegów, tajna. No? Ty z policji, jak ty z tajniakami. No ja z policji, gościu. Dobra, byku, ja lecę dalej, szukać... Ej, ale będziesz na Fame MMA, czy nie? Na kipie, co? Będziesz na Fame MMA w Łodzi, czy nie? No a jak... I zdjęcie. Petarda, wjeżdża, wiesz, pióra, byku... Siema, powodzenia z nutami i ze streamowaniem. Trzymaj dobra, się. Elo, będę cię pamiętał, jak podbiję. Piona. Siema. Zajebisty. Meduza, zajebisty ziom. Widzicie, spotkałem Meduzę, 13 osób jest. No i zajebiście sobie pogadałem z Meduzą, nie? A to, tylko się nie rozłączaj. A serio, rozjebałbym drugą puszkę. Na dymy robię, widzowie, patrzcie na to. Staję na głowie. Ty, krzesło rozwaliłem. Ale dymy. Krzesło rozwaliłem. Co ja... Ale jaja. Krzesło rozwaliłem, a jeszcze nie stanąłem na głowie. O! Rozdupczyłem krzesło, ale jestem zadymiarz, co? Patrz na to. Spróbuję stanąć na głowie. Dawaj, robimy dymy. Czekaj, nie wiem jak to zrobić. Muszę się ogarnąć, patrz na to. Muszę się przede wszystkim rozebrać. Głupstwo, co można wymyślić. Co tu dwalasz? Rozwaliłeś już? Zajebiście, patrz. Dzięki. O kurwa, pierdol. Widziałeś to? Takich dymów nie macie nawet u magika. Puszka na czole, puszka na czole. Pamiętajcie, że waży 100 kilo. Puszka na czole. Co ty gadasz, że zrobisz to? Mordo, będziesz kozakiem jak to zrobisz. Zajebiście. Kozak jesteś! Dymy zrobiłeś! Zajebiście, byku! Napiłbym się twoje zdrowie, ale nie mam nic do picia. Patrz na to. To jest prawdziwa wersja. To jest najlepsza wersja Bugzilla. Zajebiste. Zobaczymy, czy Pasza ma live'a. To co, robisz tę świecę, czy nie? Czekaj chwilę, szukamy tego i zrobisz świecę. Ja pierdolę. Stawaj na głowie, spróbuję chociaż. A jak? Stawaj na głowie i wiesz, o co chodzi, dymy. To zajebiście. Dawaj. No siema. Czekaj, ja ci odwrócę kamerę. Staję na głowie, typek. Patrzcie to, widzowie. 8 widzów! Yeah! Zostawcie łapkę w górze i subskrybera. Patrzcie na typa. Dawaj sub... Ale jaja. Ty, zajebiście. Kozak. Ty, ale już mi to gładziej wychodzi niż wcześniej. Mój brat mówi, pokaż jeszcze raz. Ja pardolę. Dobra, teraz... Jeszcze raz.
Teraz chłopak ojebany na mandolinę coś musi odpierdolić. Jedziemy po kolei siema. Z każdą cipką, siema wariat, ja sypię sobie freestyle na free. A ty co, kurwa, jakbyś otworzył drzwi, ja pierdolę. Ej, teraz kurwa ścianam z Robin Hooda. Dobrze, tylko, w chuj. Kurwa, drugi Meduza. I co jest grane, mam te plany, ale skumaj, bo cię znam. Jesteś najebany, z kimś ostatnio gadałeś, nie pamiętam z kim, ale chyba za chwilę wjebie ci się przez drzwi oknem, ziomek. Ej, to jest dobre, ja mam formę, bo kiedy sobie wchodzę, wiadomo, że byłem freestylowcem dobrym. Ty nie słyszysz bitu, no niestety, to moje priorytety, ale ma to wady, kurwa, i zalety. Emotikonie, ziomek, masz na ścianie, no to patrz, teraz wejdę, ja mam przejebane. Masz tam, kurwa, jadę jak muflon, emotikon, bo na krześle dzisiaj zrobię gówno. Yo, ziomek, kubka śmierdząca, ale chyba wyrosły, jak ma dobrego freestylerstwa, siema, Kladiox, kiedy sobie wchodzę, daję braga, no bo zobacz, jak tu składam, kurwa, jakbym był po dragach. Wariacie, pocisnąłeś mnie. Z czym? Ale ty jesteś kurwa głupi, wieżak, dobrze w chuj, masno fest, podbijam se na bita i cię kurwa niszczę, wieżak. Nie, no jest... na WBW słodziutka. I z kim to ostatnio gadałeś? Bo z kimś gadałeś, widziałem cię gdzieś. Ja? Ja z tobą gadałem pijany. Nie wiem, wariacie, ja z tobą chyba nie gadałem, a co ty streamerem jesteś? No ty też. No jestem, a co, a znasz masz... mnie? Nie od dzisiaj, wczoraj? No ile masz teraz osób? No teraz to dopiero zacząłem, więc mam trzech, przed chwilą było sześciu, tak się to robi, ja wiesz. Ja też dopiero... odpowiednie. Teraz on właśnie jest w kim rozwoju, że dostawał dużo, duże, oje, coś się tu włączyło, jakieś, nie wiem, robią coś. Wie pan co, w każdym razie tak. Wibrator się żonie włączy. Tylko wie pan co, ja tutaj, co by pan jeszcze chciał wiedzieć? No czyli po prostu kiełbasy z lodówy to on raczej nie będzie jadł. Nie wolno takich rzeczy dawać, no, wie pan to. Będzie wybrzydzał, że tak powiem. Nie, 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 no właśnie o to chodzi, że nie będzie wybrzydzał, ale to nie chodzi o wybrzydzanie, tylko chodzi o to, że... on ma dostawać nie to, co on by chciał jeść, bo kiełbasa będzie mu smakowała, tylko będzie chciał, ma dostawać to, co mu dobrze służy w rozwoju. Aha, no to może jeszcze na kroplówkę go może zabiorę. Jak na jaką miał... kroplówkę? Nie, no nie, nie. Wiem. No to nie wiem, co tam. Ja tak się nie znam za bardzo na tych psach, ale wie pan, o co chodzi. Halo? Halo? Dominik? No tak. Ty, czemu mi się włamałeś na konto? Kto? No ty, no nie udawaj teraz głupiego, ty, wariacie. Ale kto mówi, po pierwsze? No ty się nie, ty już dobrze wiesz, kto mówi, ty, wariacie. Czemu mi się włamałeś na konto? Pytam się, kto mówi. A ja się pytam, czemu mi się włamałeś na konto, byku. Ale powiedz, kiedy... Chwila, ja cię skądś kojarzę, ale kim ty teraz jesteś? Ci mówię, że ostatnio masz szansę, żeby mnie, kurde, podać normalne hasła i nie świrować tutaj, bo inaczej cię zgłasza na policję. A po pierwsze, kim ty jesteś, ja się pytam. No ty już wiesz, ty już dobrze wiesz, kim ja jestem. Nie, właśnie to chodzi, nie wiem, kim jesteś i powiedz. No to się domyśl, wariacie. A nie, powiedz, kim jesteś, powiedz, nie wiem. A ja po numerze w dodatku prywatnym to nie znam. Człowieku, ja ci nic nie będę mówił, ty, ja ci tylko mówię tyle. Masz mnie, kurde, wariacie, włamałeś mi się na konto i kurde, masz mi je odblokować, tak? A nie, tutaj kurde. Ty sobie nie wybijaj ze mnie, bo ty nawet nie mówisz, kim jesteś, twierdzisz, że ci się nie wie na konto, włamałeś. No włamałeś mi się na konto! Byku. Nie wiesz konto, wiesz? Że mnie wybijaj, skąd masz mój numer? Stary, mam swoje informacje, tak? Nie, no to coś mi tu nie tak według mnie jest, ty sobie chyba... Mi coś śmierdzi, wariacie, włamałeś mi się na konto i teraz jeszcze tutaj kurde kozaczysz przez telefon. Byku. No ty sobie bekę robisz, bo ty nawet nie chcesz powiedzieć, kim jesteś, ja cię... Byku, mówię ci, że sobie normalnie ten... Włamałeś mi się na konto. Zgłoszę to na policję. Wiesz co, ja takie coś się nie będę bawił. Ja cię czuję. Żartuję, tak, wariacie. Wkręcam cię, na streamie jesteś. A kim ty jesteś? Streamerem jestem zawodu, wiesz? Ale jaka ksywa, bo ja cię... Sorry, jak się wkurwiłeś. Chciałem cię z ten, jakiś, nie wiem, twój ziomek, Miras ci ten, podał cię na czacie. Hej. Ile masz lat? 15? A pokaż twarz. 14, pokaż twarz. Nie no weź, pokaż całą. Proszę. Dla mnie tego nie zrobisz. Błagam. Kurde, no pokaż twarz. Ślicznotko, pokaż twarz. Normalnie, pokazuj. Kurde, chyba się w tobie zakochałem, ale jeszcze dopóki nie zobaczę twarzy, to nie stwierdzę tego. Kumasz? No pokaż twarz. Jezus, ale ty jesteś jednak... Mój Jezus. Czemu nie pokażesz twarzy?
Dlaczego? No kurde, jestem takim przystojnym samcem alfa, a ty mi nie chcesz twarzy pokazać. Zakochałem się w tobie. Od pierwszego wejrzenia. Ty, a gdzie mieszkasz? Kurde. Ale miasto podaj. Co ty gadasz? Jak ja mam 15 km do Krakowa. To normalnie jutro idziemy na randkę. No ale to po szkole. Normalnie jutro przyjeżdżam do ciebie na białym koniu i idziemy na randkę. Co ty na to? Idziemy na randewu? Kurde, ja bym przyszedł. Kupiłbym kwiaty. Z różą bym przyszedł. Kumasz, o co chodzi? Ty byś powąchała różę i byś tak o. No chłopaka. No chłopak nie drzwi. Znaczy chłopak nie ściana, da się przestawić. Kumasz? No. Ja wjeżdżałbym tak o, z drzwiami. Kumasz, o co chodzi? Daj na łeb, normalnie. Jak ty kozak, kurde. Gacie siostry na łbie. Ale jaja. Kurwa, o siema Dominika, kurde, jak ja bym cię chwycił za nóżkę Dominika, to by się przekonała.